Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. 8 maja o godzinie 11.30 na Placu Piłsudskiego przed Urzędem Miasta odbyła się konferencja Partii Porozumienia Jarosława Gowina, w której wziął udział m.in. prezes Okręgu 11 Andrzej Górczyński. Tematem konferencji była przyjęta ustawa ratyfikacyjna otwierająca drogę Polsce do uzyskania rekordowego wsparcia 770 miliardów w ramach budżetu Unii Europejskiej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Partii Porozumienia Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję wszystkim mediom za przybycie. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Polski, dla mieszkańców województwa łódzkiego, dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ negocjacje, które trwały bardzo długo, zakończyły się bardzo dużym sukcesem, w których kluczową rolę odgrywał nasz wicepremier Jarosław Gowin, który walczył właśnie o to wsparcie. Dlatego chcemy dzisiaj przedstawić na konferencji prasowej ważną informację. 770 miliardów złotych dla Polski to jest bardzo ważna kwota, którą będziemy chcieli bardzo dobrze wykorzystać dla całej Polski. Te pieniądze trafią przede wszystkim również do samorządów i tutaj apel do samorządów z powiatu kutnowskiego, że to nie są pieniądze, które tak trafią bardzo łatwo, zostaną przekazane na konta samorządów. To musi być bardzo dobra współpraca samorządów, to muszą być wspólne projekty, wspólne pomysły o to, żeby one trafiły na takie działania, żeby mieszkańcy chcieli w powiecie kutnowskim mieszkać, zakładać rodziny. W niedzielę 9 maja odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego i rozdanie nagród w Centrum Kultury Gminy Kutno-Leszczynek. W programie plenerowego wydarzenia znalazł się również koncert poezji śpiewanej. Dzisiaj wyjątkowa uroczystość, pierwszy konkurs poetycki imienia Józefa Bogdana Zaleskiego. W tej pięknej okoliczności wiosny, parku, zieleni, ptaków i muzyki. Był to konkurs dedykowany dwóm grupom wiekowym, młodzieży i osobom starszym, dorosłym. Warunkiem było złożenie wiersza inspirowanego twórczością Bogdana Zaleskiego. Pierwszy konkurs, z racji tego, że Zaleski mieszkał właśnie w Leszczynku i upodobał sobie to miejsce i temuż miejscu zadedykował kilka swoich wierszy, to ten konkurs otrzymał właśnie tytuł Piękno w przyrodzie. Wszyscy autorzy wierszy, a było ich, z tego co wiem, ponad 60 prac zgłoszonych. Myślę, że z wielką sztuką starali się ująć i ujęli właśnie tą przyrodę, którą upodobał sobie Zalewski. A dzisiaj mieliśmy okoliczność wręczenia nagród zwycięzcom konkursu i wyróżnionym. Co było ideą konkursu? Przyroda. Przyroda, którą tak bardzo kochał. Dobrze, że w wielu wierszach, dobrze czy niedobrze, ale usłyszałam, że w wielu wierszach motywem przewodnim również była przyroda w Leszczynku. Tak jak wspomniałam, Zaleski mieszkał tutaj i cenił to, co właśnie w tym miejscu jest takie piękne. Kolejne edycje konkursu imienia Józefa Bogdana Zaleskiego o kolejnych tytułach to w najbliższych latach, ponieważ każdy konkurs będzie w kolejnym roku ogłaszany. Natomiast w najbliższym roku, no jeszcze przed nami wyzwanie, organizacje różnych wydarzeń, chociażby Wianków Świętojańskich niebawem, czy Festiwalu Złotej Leszczyny. Zapraszam na stronę internetową, zapraszam do śledzenia naszej oferty i do odwiedzin tego pięknego zespołu dworsko-parkowego. Tłumy miłośników motoryzacji z całego regionu pojawiły się 8 maja o godzinie 21 na parkingu przy galerii na ulicy Kościuszki w Kutnie, gdzie odbywał się zlot Racing Nike Kutno. Na miejscu obecni byli też policjanci. 8 maja 2021 roku to okazja, aby uczcić pamięć mundurowych, którzy podczas służby oddali życie za ojczyznę. Mija bowiem 14. rocznica śmierci tragicznie zmarłych funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. 8 maja 2007 roku funkcjonariusze jadąc radiowozem w celu udzielenia pomocy patrolowi interwencyjnemu ulegli wypadkowi drogowemu. W wyniku zderzenia dwóch radiowozów funkcjonariusze ponieśli śmierć na miejscu.
Kutnie uruchomiono masowy punkt szczepień w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica. O szczegółach starosta kutnowski Daniel Kowalik. Punkt szczepień otworzony w Zespole Szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica funkcjonuje od 5 maja tego roku. Ile szczepionek na tą chwilę, takiej informacji nie mam, ale szczepionki owszem są. Od 5 maja szczepimy szczepionkami marki AstraZeneca i od środy funkcjonuje punkt szczepień, przez te 3 dni udało nam się zaszczepić przeszło 700 osób. Kto obsługuje ten punkt? Punkt jest obsługiwany przez kutnowską sieć przychodni Dermex, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Docelowo punkt szczepień jest w stanie szczepić nawet do 1000 osób dziennie, ale to jest jednak, no wiadomo, to zależne jest od chęci do szczepień oraz kolejek, które są wskazywane przez ministerstwo. Punkt szczepień funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. W ten weekend udało nam się przeprowadzić też akcję szczepienia weekendowego, więc pomimo tych dni 5 roboczych, myślę, że chętni na zaszczepienie będą mieli też jeszcze okazję w dni wolne od pracy się zaszczepić. 12 maja odbyła się konferencja prasowa posła Dariusza Jońskiego oraz Anny Baranowskiej, przewodniczącej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek przed budynkiem Sądu Rejonowego w Kutnie przy ulicy Staszica 3, po procesie w sprawie ukaranej pielęgniarki przez dyrekcję szpitala. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Bardzo nisko się kłaniam wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. Bez nich ten system zdrowia niewątpliwie by się zawalił, a są takie kraje, gdzie w pandemii faktycznie system nie wytrzymał, więc chcę gorąco podziękować. No ale niestety w ten dzień nie wszyscy świętują. Większość pielęgniarek protestuje w Warszawie, ale też niektóre pielęgniarki muszą walczyć o swoje dobre imię i dzisiaj przyjechałem do Kutna wspierać panią Anię Baranowską, która jest pielęgniarką, szefową związków zawodowych pielęgniarek i położnych, która, no, można powiedzieć, od wielu lat walczy o załogę szpitala kutnowskiego i w ferworze takiej walki, między innymi o wypłatę dodatków covidowych, które nie były wypłacone w listopadzie i do świąt w grudniu, ale również o umowę o pracę, zamiast otrzymać te świadczenia, wtedy otrzymała naganę od dyrekcji szpitala kutnowskiego. Odwołała się, dzisiaj musi być tutaj w sądzie pracy, po całej nocy nieprzespanej, bo pracowała na noc, musiała dzisiaj przyjść. Wspieram ją, solidaryzuję się. Uważam, że politycy, ale również dyrektorzy szpitali powinni wiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ta pierwsza, druga, trzecia fala pandemii to była praca 7 dni w tygodniu, po 12 godzin, tym bardziej w tych szpitalach powiatowych, gdzie brakowało personelu. I naprawdę, jeśli w ferworze walki o prawa pracownicze ktoś powie nawet słowo więcej, nawet nie ad persona, to dyrektor szpitala powinien wiedzieć, że powinien w takiej chwili zaprosić na rozmowę, porozmawiać i wyjaśnić wszystko, a nie pozywać swój najcenniejszy personel, jaki ma, czy też ukarać dokładnie naganą swój najcenniejszy personel. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński spotkał się 12 maja z mieszkańcami ulicy Morcinka, gdzie niebawem ma rozpocząć się gruntowny remont. Podczas prac wycięte mają zostać także drzewa. Zdania w tej sprawie są podzielone. Ta ulica jest do zrobienia przygotowana i niebawem będzie rozstrzygnięty przetarg, bo wyłoniony wykonawca i można przystąpić do pracy. Oczywiście przyszły głosy, się okazuje, że niektórzy obrońcy przyrody, nie znając realiów, jak tutaj jest na tej ulicy, jak to wygląda i o co chodzi, nie znają dokumentacji, jak ta modernizacja ma wyglądać, no próbują to jakby storpedować. I dlatego tutaj się spotykamy, po to, żeby państwo mieszkańcy powiedzieli, czy w takim zakresie, jak mniej więcej jest to przewidziane, to robimy czy nie robimy. I tego od państwa oczekuję. O. A dlaczego żadnego nie ma przedstawiciela tego obrońcy? A nie, bo oni sobie przyjdą sami, może za godzinę może przyjdą, staną na drugim końcu i tam znowuż ktoś ich nagra i będzie wie, że oni tam mieli. Ja chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że każdy tutaj z nas zabiegał o to, żeby ta ulica była wyremontowana, bo wiemy, że państwo czekają tyle czasu. Tylko tutaj była taka kwestia, tak jak rozmawiałam z mieszkańcami, szczególnie z końca ulicy. Była taka kwestia, że podnosili właśnie mieszkańcy to,
że drzewa nie są regularnie przycinane przez Urząd Miasta i dlatego jest ten problem z tymi lipami ogromnymi. Też ten gatunek drzewa nie jest dobrany do Państwa ulicy prawidłowo. Dlatego też chcemy apelować do Pana Prezydenta z gorącą prośbą. Ale niech Pan Prezydent mi da dokończyć. Ja jestem osobą młodą i też zależy mi na tym rozwoju naszego miasta. To nie jest tak, że ktoś Państwu... To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko tej ulicy, żeby ona była wyremontowana. Nie, absolutnie nie. Bo już mieszkańcy wcześniej zgłaszali tę ulicę, że ona musi być wyremontowana, tylko w sposób prawidłowy. I chcemy właśnie zwrócić uwagę, tutaj właśnie prezydenta miasta Kutno, przecież pan Burzyński też dba o zieleń na pewno, więc chcemy zwrócić uwagę na to, by miasto też tutaj przyciągało uwagę właśnie na to, że te drzewa muszą być podcinane regularnie przede wszystkim. 13 maja pod szpitalem w Kutnie odbyła się konferencja prasowa Lewicy z udziałem posłanki Pauliny Matysiak. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona ostatnim wydarzeniom i ostatniemu głosowaniu w Sejmie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, które to głosowanie i dyskusja wokół samego funduszu wzbudziła bardzo dużo emocji, dużo dyskusji. O tym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, jakie postulaty z rządem wynegocjowała Lewica, które wejdą do Krajowego Planu Odbudowy, dzięki którym gigantyczne pieniądze trafią do Polski. Na wstępie warto powiedzieć, że Fundusz Odbudowy to duże pieniądze nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, dla całej Unii Europejskiej i ratyfikacja tej ustawy, tego budżetu to szansa na wyjście z kryzysu po pandemii koronawirusa dla wszystkich krajów wspólnoty. Udało nam się przekonać do wprowadzenia naszych lewicowych postulatów do Krajowego Planu Odbudowy. Przede wszystkim to wsparcie, gigantyczne wsparcie dla szpitali powiatowych, dlatego dzisiaj znajdujemy się tutaj w Kutnie przed szpitalem, który znajduje się w fatalnej kondycji. Wiemy też, jak ta ochrona zdrowia tutaj na miejscu w regionie jest ważna dla mieszkańców. Ale to nie tylko postulaty dotyczące ochrony zdrowia, ale także kwestia budowy nowych mieszkań. Ponad 70 tysięcy mieszkań zostanie wybudowanych w ramach tego programu, a także zostaną wyremontowane pustostany. Na sygnale. Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież katalizatorów samochodowych. Funkcjonariuszy zaalarmowała jedna z mieszkanek, którą zaniepokoił mężczyzna krążący wokół jej samochodu. Oboje usłyszeli już zarzuty. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 7 maja, tuż przed godziną 12, kutnowski dyżurny otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki Kutna. Według tego zgłoszenia nieznany jej mężczyzna miał podejrzanie zachowywać się i kręcić się wokół jej samochodu, a kiedy kobieta podchodziła do auta, mężczyzna ten uciekł w kierunku lasu. Przy samochodzie zauważyła wówczas założony lewarek. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Pod samochodem ujawnili już nacięty katalizator. Zgłaszająca wskazała również mundurowym zaparkowany obok samochód Opel Astra, w którym dwaj mężczyźni przypatrywali się całej sytuacji. Policjanci wylegitymowali kierowcę oraz pasażera tego pojazdu. Okazali się nimi 28 i 22-letni mieszkańcy Kutna. Mężczyźni byli bardzo zdenerwowani podczas legitymowania, a na ubraniach jednego z nich widoczne były plamy mogące świadczyć o próbie kradzieży przez nich katalizatora. Policjanci dokonali wówczas przeszukania mężczyzn oraz pojazdu, w którym się znajdują. U 28-latka w ubraniu ujawniono potwierdzenie umowy sprzedaży katalizatora. Ponadto mężczyzna ten posiadał również przy sobie amfetaminę. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. Dalsza intensywna praca śledczych potwierdziła, że dwaj zatrzymani wspólnie z jeszcze jednym ustalonym już przez mundurowych mężczyzną usiłowali dokonać tego dnia kradzieży katalizatora z samochodu Opel Astra. Zebrany materiał dowodowy potwierdził również, że mężczyźni kilka dni wcześniej także dokonali kradzieży dwóch innych katalizatorów. Jeden z nich został już odzyskany przez mundurowych. 8 maja mężczyźni usłyszeli zarzuty za kradzież katalizatorów oraz za usiłowanie kradzieży jednego z nich. Dodatkowo 28-latek dodatkowo usłyszał zarzut za posiadanie środków psychotropowych. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Sprawa jest oczywiście rozwojowa, bo zatrzymanie trzeciego sprawcy to już kwestia czasu. Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 8 maja około 10.30 w Kutnie na skrzyżowaniu ulic 1 maja i 3 maja doszło do groźnego wypadku. Z niewiadomych przyczyn zderzyły się dwa samochody osobowe. Są osoby poszkodowane i ciężko ranne. Skrzyżowanie przy dworcu było zablokowane. Na miejscu czynności prowadziła straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe.
8 maja 2021 roku około godziny 12 w miejscowości Nowy Gaj policjanci z Łęczyckiej Drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 50 km na godzinę. 39-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, ponieważ w minionym miesiącu zostały mu zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyzna, chcąc uniknąć kary grzywny za popełnione wykroczenia, próbował wręczyć funkcjonariuszom 800 zł łapówki. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator rejonowy w Łęczycy zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. Koronawirus. Od 21 maja będą mogły działać w reżimie sanitarnym i przy 50% obłożeniu instytucje kultury, kina, teatry czy filharmonie, a od 28 maja siłownie, kluby fitness i solaria. Od 15 maja zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. W szkołach w klasach podstawowych 4-8 i średnich 1-5 nauka będzie mogła odbywać się w formie hybrydowej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. To m.in. wietrzenie sal na przerwach czy dezynfekcja placówek w weekendy. Imprezy okolicznościowe w lokalu, m.in. wesela i komunie, będą mogły odbywać się z limitem do maksymalnie 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócą uczniowie szkół podstawowych i średnich. Kultura. Muzeum Regionalne w Kutnie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania Mistrz Tradycji. W piątek 14 maja o godzinie 16:30 odbywają się warsztaty rzeźbiarskie w pracowni twórcy Antoniego Kamińskiego. Uczestnikami projektu jest młodzież z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Tęcza w Kutnie. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno.